na imię Darek i opowiem Wam dzisiaj kilka ciekawostek dotyczących hulajnogi elektrycznej FLJ T113. Jeżdżę na niej od mniej więcej roku. To jest moja druga hulajnoga elektryczna. Pierwsza to była Ninebot ES4, ta z dodatkową baterią. Niestety nie sprawdziła się, bo jest to słaby sprzęt, trzeszczący, pękający. Sprzedałem ją po 2-3 miesiącach, może nawet krócej. W tym czasie już miałem zamówioną tą hulajnogę właśnie. Czyli FLJ T113, jak mówiłem, made in China. W pierwszym filmie o tej hulajnodze, czyli w tym, powiem Wam, co się w niej zepsuło, jakie są niedoskonałości, jakie są niedoróbki techniczne i co trzeba koniecznie w niej poprawić, żeby w miarę bezpiecznie jeździć. Szczególnie jak ktoś wybiera się w teren. Pierwsza rzecz, jaka się w niej popsuła, to właśnie był ten akcelerator, czyli po prostu gaz. Tutaj jest taki chwycik, w którym to odkleił się w środku, tutaj wewnątrz, odkleił się magnes. Musiałem to rozebrać, zobaczyć na jakiej zasadzie to działa, co się stało, gdzie to przykleić. No i udało się to naprawić, niemniej jednak zgłosiłem sprawę do producenta i producent wysłał mi w ramach gwarancji nowe to urządzenie, tą część. Następnie, to już właściwie równocześnie, zauważyłem, że mam stary chłodnik. Chłodnik jest umocowany, jest przede wszystkim z dość grubej blachy stalowej, zrobiony, w związku z tym jest ciężki i umocowany dodatkowo na czterech małych śrubkach. Wystarczy pojeździć trochę w terenie, albo nawet w mieście, po krawężnikach i w tym miejscu mniej więcej płotnik pęka. Trzeba to, żeby tego uniknąć, proponuję od razu zakup tego sprzętu, dorobić takie tutaj dwa płaskowniki, koniecznie ze stali, nie może to być aluminium żadne, ponieważ nie zdaję egzaminu, więc też się urywam. Czyli tak. Ja zrobiłem spawanie w tym miejscu, dołożyłem te dwa płaskowniki oraz tutaj, pewnie nie będzie widać, ale tam są jeszcze dwie dodatkowe śrubki, to jest jedna, to jest druga. Jeszcze muszę powiedzieć, że mieszkam na pierwszym piętrze, w związku z powyższym muszę ją taszczyć na górę, a ważę trochę, bo waży 30 kg, więc lewą ręką chwytam tutaj, prawą ręką chwytam tutaj, a to jest taki zwykły sobie zrobiony płaskowniczek z aluminium oklejony gumą, po to, żebym mógł tą hulajnogę oprzeć na biodrze. Naprawdę to bardzo ułatwia. Następną wadą, która się tutaj ujawniła, to był problem z tylnym zawieszeniem. Chińscy inżynierowie wymyślili w ten sposób, że w motoru powiercili utwory, włożyli śruby, jakieś tam aluminiowe tulejki i wyszli z założenia, że będzie wszystko ok. No nie będzie ok, ponieważ jest tak duży luz, od nowości był tak duży luz, który się z czasem jeszcze bardziej powiększył, że to zawieszenie zaczęło tłuc, grzechotać, w związku z tym musiałem coś z tym zrobić. Tu w tym miejscu jest metalowa rurka, akurat ta jest z kwasówki, ale nie musi być. Chodzi o to, żeby ona wypierała tą blachę od tej blachy, czyli przy redukowaniu luzu, kiedy ściskamy tą śrubę, ta blacha zaczyna się schodzić i tak nie powinno być, ponieważ ten luz za chwilę znowu się pojawi, więc tutaj wstawiamy rurkę na samym początku, tutaj, w tym miejscu, w tym i w tym. Jeszcze widać, nawet jest oryginalna aluminiowa tulejka, która jest do niczego. Ja ją, tą drugą tulejkę, wymieniłem na nakrętkę dużą stalową. Miałem tylko jedną, dlatego jest aktualnie, jak widać, jest tylko jedna, ale będzie wymieniona i ta druga. Ta tulejka będzie wymieniona na nakrętkę stalową. I w tym momencie możemy już, jeżeli mamy
tą nakrętkę, tą rurkę i tutaj mamy nakrętkę. Ja jeszcze dodatkowo wkładałem podkładki, takie, które powodują, że śruba nie rusza się w tym otworze. Wtedy możemy śmiało to zredukować ten luz poprzez skręcenie. Podokładałem także w tych miejscach, przy amortyzatorach, podokładałem też nakrętki. Sorry, podkładki. Dzięki tym prostym zabiegom mamy zredukowany, to od nowości są luzy, w tym miejscu i w tym miejscu od nowości są luzy, więc poprzez podłożenie tutaj podkładek, skręcenie, oczywiście wszystkie śruby, pamiętajcie o tym, wszystkie śruby skręcamy na klej. To są drgania, to wszystko pracuje, żeby uniknąć nieszczęścia, trzeba wszystko poskręcać i co jakiś czas oczywiście sprawdzić. Kolejne uszkodzenie. To jest przednie zawieszenie. W tej chwili widać, że zawieszenie składa się na dole z czterech amortyzatorów, ale w oryginale, w tych pierwszych wersjach hulajnoga miała jeden amortyzator z tej, jeden z tamtej i w tym miejscu dokładnie powstał luz, który powodował, że koło zaczynało się bujać w tył i w przód. Też złożyłem reklamację na gwarancji. Starajcie się korzystać maksymalnie z gwarancji. Nieważne, że to jest daleko, nie ma żadnego znaczenia. Piszemy, zrobimy zdjęcia, najlepiej od razu nagrajcie film w takiej jakości, która pozwoli na wysłanie go do producenta, żeby udowodnić, pokazać dokładnie coś, bo oni oczywiście będą się wypierać, że może trzeba skręcić, może wyregulować. Nie, trzeba wyraźnie pokazywać, jaki jest problem i że nie da rady tego rozwiązać bez wymiany części na nowo. Złożyłem reklamację, przysłali nowe zawieszenie, musiałem trochę dołożyć do interesu, bo partycypowałem w części kosztów samej przesyłki, ale zawieszenie przyszło, wymieniłem, to jest prosta rzecz, tutaj się rozkręca te śruby, wyjmuje, no panu, tak jak mniej więcej, bardzo podobne to jest do mocowania przedniego mostka w rowerze, sztycy właściwie i mostka. No i niestety najgorszym uszkodzeniem, które się pojawiło z czasem gdzieś tam po drodze, w terenie, to zjarał się jeden z dwóch sterowników, czyli sterownik do koła tylnego. Czyli wróciłem sobie na jednym silniku. Napisałem reklamację, wysłali nową część. Przez ten czas niestety nie jeździłem, bo bałem się, żeby za bardzo nie obciążać jej, jeżdżąc tylko na jednym silniku na przednim kole, szczególnie, że ona jest dość lekka z przodu i wyrywa bardzo. Po otrzymaniu części zamiennej trzeba odkręcić. Odkręciłem tą blachę i pod spodem ukazał się niesamowity widok, czyli gigantyczna bateria, która się zaczyna tu mniej więcej w tym miejscu, kończy w tym miejscu. To są dwa sterowniki, a nad tymi sterownikami jest pajęczyna, masa po prostu niestworzonej ilości kabli. Bez ładu i bez składu. No, ja powiem szczerze, że byłem lekko przerażony, ponieważ nie uważam się za wybitnego specjalistę do spraw elektryki, więc trochę się bałem. Wymyśliłem, że po prostu będę kolorami. Spróbuję to jakoś porozgarniać, dostać się do tego uszkodzonego, wiedziałem, który to jest, dostać się do tego uszkodzonego sterownika i po prostu kolorami wymieniać, kolor w kolor, kolor w kolor. No i tak też zrobiłem. Wszystko się zgodziło, nic nie zostało, żadne kable nie wisiały luzem niepodłączone, zadowolony się, jeszcze go włączyłem w domu, no działa, kręci się. Zniosłem ją z pierwszego pięterka, stanąłem, gaz, a ona w tył jedzie. No nie, musiałem coś źle podłączyć. Znowu do domu, rozbieranie, sprawdzanie. No wszystko się zgadza, jest dokładnie jak powinno być. Każdy kolor po kolei sprawdzony, wszystko się zgadza. Znowu napisałem maila do inżyniera z FLIO. Zrobiłem wyjaśnienie, co się dzieje. Pan inżynier napisał, że niestety popełniłem straszny błąd, bo połączyłem kable kolorami tak jak powinno być. Zresztą wzorując się na poprzednim połączeniu. Ponieważ nie, bo dwa kable muszę przełożyć, zielony do niebieskiego, niebieski do zielonego albo coś w tym stylu. Przełożyłem, wszystko działa, jest ok. Hulajnoga ma dwa silniki. Każdy z nich 1600 W.
instalacja 60-woltowa, akumulator maksymalny, maksymalna wielkość, jaką można było wtedy kupić, czyli 32 amperogodziny firmy LG. No, producent podaje oczywiście jakieś niebotyczne zasięgi i prędkości, ale trzeba na to brać dużą poprawkę. Myślę, że realny zasięg przy mojej wadze 90 kg plus waga hulajnogi to jest około 60, no nie przesadę, 50, no nie mogę, 50 km. 50 km można zrobić, jeżeli nie jedzie się na maksie oczywiście. Jeszcze z takich drobiazgów powiem, że co w niej poprawiłem. To nie polecam jeżdżenia nią, chociaż ona niby jest hermetyczna, ale to jest chińska hermetyka, więc nie polecam jeżdżenia w deszczu, nie polecam jeżdżenia, kiedy jest bardzo mokre, jakieś jeżdżenia po kałużach, nie wierzcie w takie rzeczy, to się może źle skończyć. To już chyba wszystkie wady, które się do tej pory w niej ujawniły. W kolejnym filmie pokażę rzeczy związane z użytkowaniem, gdzie się włącza, gdzie się przyspiesza, gdzie się hamuje, w jaki sposób ustawić sobie menu. Czy kupiłbym tą hulajnogę drugi raz, wiedząc, jakie ma wady? Myślę, że tak. Nadal uważam, że jest to bardzo dobra relacja ceny do jakości. Mimo tych małych niedociągnięć, dość łatwo można to wszystko naprawić i poprawić, ulepszyć. Na koniec jeszcze chciałem przeprosić trochę za bezładną gadkę, ale to jest mój pierwszy film, w którym użyłem swego wybitnego głosu. W kolejnych filmach opowiem Wam o moich rowerach elektrycznych. Oprócz tej hulajnogi elektrycznej zbudowałem rower szosowy elektryczny, a teraz jestem w trakcie budowy roweru terenowego na pełnym zawieszeniu z przodu i z tyłu. Pokażę Wam kilka ciekawostek i patentów, które tam wprowadziłem.